zabytkowy zamek Sarny w Sinawce Górnej w gminie Radków w powiecie kłodzkim na ziemi kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Kawiarenka. Z kawiarenki przechodzę na taras, skąd otwierają się przepiękne wzgórza, widoki na wzgórza Sinawskie. I obszerny taras. Lubię filmować zabytki. To bardzo wdzięczny temat. Widoki z podwórza zamkowego. Potężna wieża zamkowa. Kaplica świętego Jana Nepomucena. Oto kaplica. Thank you.
wchodzimy do lochów zamkowych. Oto tajemnicze, obszerne lochy pod zamkiem. Tutaj odbywa się zwiedzanie zamku lochów w nocy. Zamek. Wchodzę na balkon, z którego podziwiamy wnętrze kaplicy świętego Jana Nepomucena. Wszystkie te pomieszczenia w zamku są bardzo obszerne, po prostu wielkie. Wyglądając przez okna, otwierają się przed nami piękne widoki. Poddasze. Odnowione. Majstersztyk ciesielskiej roboty. I następne malownicze widoki. Thank you.
Lat temu byłem tutaj w tym pięknym zamku w Sarnach i ta część, którą w tej chwili pokazuję, to była dosłownie ruina. Wszystkie części, te elementy leżały złożone tutaj na takim stosie. Nie przypuszczałem, że aż tak pięknie zostanie to odtworzone. Ten zamek wymaga jeszcze bardzo dużo pracy i dużo nakładów finansowych. Odbywają się tutaj często różne imprezy. Rozkład imprez możemy znaleźć w Wikipedii. Zresztą ten zamek ma swoje strony internetowe. W tej chwili skierowałem kamerę na piękny, duży park ze staro drzewem. Jak byłem tu ostatnio, to trwały prace rekultywacyjne i wszystko to w tej chwili pięknie wygląda. Oto część gospodarcza należąca do zespołu zamku. Pamiętam ten zamek sprzed laty, kiedy wyglądał fatalnie. W tej chwili można zwiedzać zamek. Jest po prostu piękny, ale wymaga bardzo dużych nakładów pieniężnych i oczywiście pracy. Przepiękny park ze starodrzewem u podnóża zamku. Thank you.